Znajdujemy się ponownie na terenie założenia dworcowego, około 200 metrów od tak zwanego Małego Dworca, który był stacją początkową dla połączenia kolejowego między Goleniowem i Maszewem. Pomysł budowy tej linii narodził się dokładnie w 10 lat od budowy linii kolejowej Dąbie-Goleniów, którą, jak pamiętamy, wybudowano w 1882 roku. Rozpatrywano początkowo przebieg tej linii przez mosty, ale zwyciężyła koncepcja druga, która miała w jakiś sposób zaktywizować miejscowości położone nieco na uboczu od drogi szosowej, drogi Maszewo-Goleniów biegnącej przez mosty. I w efekcie czego linię wybudowano przez Podańsko, Danowo, Radzanek. Linia biegła od tak zwanego Małego Dworca, o czym już wspominałem, który znajdował się praktycznie kilkadziesiąt metrów od dzisiejszej siedziby Starostwa Powiatowego w Goleniowie. Następnie biegła do wiaduktu, stąd niedużym przejazdem, który zachował się do chwili obecnej, dobiegała do ulicy Bankowej, obecnej ulicy Bankowej, skręcała na Maszewo. Nieco później wybudowano taką odnogę od dworca głównego do miejsca, w którym linia ta skręcała przy ulicy Bankowej na Maszewo. 15 lutego 1910 roku znajdujemy wzmiankę, że w miejscowości Helgenfeld, czyli w Helenowie, otworzono, uruchomiono stację pasażerską, raczej przystanek pasażerski i bagażowy w tej miejscowości. Helenów pojawił się bardzo późno. Jego historia sięga mniej więcej 1920 roku, kiedy to rząd Rzeszy zezwolił miastom, gminom, generalnie samorządom na darowanie niedużych działek pod budowę domków jednorodzinnych. Działki te miały być darowane bądź za niewielką opłatą sprzedawane dla żołnierzy uczestniczących w I wojnie światowej bądź dla rodzin żołnierzy, którzy polegli w tej wojnie. Ale miasto niewiele w tym czasie zrobiło, w przeciwieństwie do wielu innych miast, i dopiero w roku 1933, po dojściu do władzy nazistów, zaczęto tam wydzielać nieduże działki właśnie z przeznaczeniem pod domki jednorodzinne. Do tego przynależał również nieduży ogród. Określono dosyć szczegółowego, co ci mieszkańcy mogą hodować. Między innymi była mowa o królikach rasy Angor, albowiem było duże zapotrzebowanie na wełnę z tych królików. Chciałbym tutaj od razu zdementować taką informację, która krąży po Goleniowie, iż osiedle Helenów wybudował właściciel fabryki mebli Willi Labs. Jest to nieprawdą. Willi Labs nie zainwestował w Helenowie najmniejszego pfeniga. Jest prawdą natomiast, że wybudował on osiedle przy obecnej ulicy Fabrycznej. W roku 1936 pojawiła się nowość, albowiem na tej trasie zaczął kursować wagon silnikowy, popularnie nazywany szynobusem. Wagon taki miał 37 miejsc siedzących, do tego doliczyć należy 14 miejsc składanych. Po złożeniu tych miejsc można było utworzyć 18 miejsc stojących. To też świadczy o jakiejś skali ilości osób podróżujących na tej trasie. Oczywiście były okresy, gdzie podróżowało więcej osób i wtedy podstawiano tradycyjną lokomotywę parową, która oprócz wagonów pasażerskich ciągnęła również wagony towarowe. Tą kolej, czy też lokomotywę parową, mieszkańcy Goleniowa nazywali Golnowerklut, mieszkańcy Maszewa z kolei Masowerklut, to znaczyło goleniowska lub maszewska klucha. Zdarzyło się wiosną 1944 roku, że ta goleniowska klucha przy manewrowaniu na stacji w Danowie, gdzie podczepiano jakiś wagon, zgubiła jeden wagon pasażerski, ostatni wagon w składzie, i ten wagon cofnął się do Goleniowa. Powolutku sobie tutaj dojechał, pasażerowie nic nie zauważyli, spostrzegli dopiero sytuację w samym Goleniowie i z przerażeniem usłyszeli wielki grzmot, który był słyszalny niemal w całym mieście. Ludzie w mieście myśleli, że to coś wydarzyło się na dworcu towarowym, który znajdował się w pobliżu ówczesnej fabryki nikla, dzisiejszych zakładów chemicznych, że tam wypadł jakiś wagon czy lokomotywa z torów. No, okazało się, że jest inaczej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Było
kilka osób troszeczkę potłuczonych, wszyscy oczywiście przestraszeni. W każdym razie następnego dnia lokalna prasa pisała, że Klucha Goleniowska zamieniła się w tramwaj. Ostatnim takim akordem działalności tej kolei w okresie niemieckim była poważna katastrofa, która wydarzyła się w nocy z 4 na 5 marca 1945 roku. Otóż 4 marca Maszewo otrzymało rozkaz do ewakuacji. Armia Czerwona stała już kilkanaście kilometrów od miasta i podstawiono do pociągu, w zasadzie wojskowego, podstawiono kilka wagonów pasażerskich. Pierwszy wagon załadowany był czołgami Tygrys dywizji pancernej SS Nordland i przy wjeździe na stację w Danowie wypadł ten wagon z torów, także zarył się po osie w piasku, czołgi spadły i pchnęły lokomotywę daleko do przodu. Oczywiście szok, przerażenie, było to w nocy, dopiero ludzie po otrząśnięciu się z tego szoku wyszli z wagonów i zaczęli sprawdzać, co się wydarzyło. Okazało się, że zginęło, i tutaj relacje są różne, 5 lub 7 osób z jednej rodziny, z rodziny Trapp z Maszewa. Ta linia miała zawsze znaczenie lokalne. W literaturze czy w zwykłym słownictwie używano pojęcia Kleinbahn, czyli mała kolej. I tylko takie. Na pewno przyczyniła się ona do zaktywizowania dużych majątków ziemskich położonych na trasie, między innymi na Nowo czy Radzane, którym łatwiej było sprzedawać swoje płody rolne bądź kupować środki do produkcji. No i oczywiście dla Maszewa w jakimś stopniu na pewno rozwiązało to problemy z bezrobociem czy z poszukiwaniem przez maszewian pracy, której nie brakowało w Goleniowie, inaczej było w Maszewie.